Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki zodiaku z Trygonu Ognia na tygodniowej prognozie z kart Tarota od 25 do 31 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnych baranów. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam Państwa do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, znajdą Państwo w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam naszych baranków ciekawego w tym tygodniu może się wydarzyć. Poniedziałek. Pięć denarów. Wtorek. Dziewięć buław. Środa. Pięć mieczy. Czwartek. Cztery buławy. Piątek. Sześć kielichów. Sobota. Wieża. I niedziela. Siedem denarów. No ciężki tydzień przed Wami. Te czytania 10 mieczy. Jakieś nagłe wydarzenia, jakieś zmartwienia. Coś takiego tutaj się zadzieje. Naprawdę będzie to ciężki tydzień, moi kochani. No dobrze, kochani, zaczynamy. No ale cóż, tak karty wypadły, no trzeba to po prostu przejść, tak? Oby jak najmniej Was to dotyczy. Poniedziałek, karta 5 denarów, karta biedy, karta straty. Jakieś płatności niespodziewane, tak, brak, być może nie wpłynie pensja, być może ktoś tutaj się nie wywiąże z zapłaty za coś. Uważajcie na złodziei, uważajcie na zguby portfela, torebki, uważajcie na mandaty. To jest też karta mówiąca, że jesteście po prostu w chorobie, w potrzebie. Być może to nie Was będzie dotyczyło, tylko ktoś się do Was zwróci o pomoc, tak? Ale raczej tutaj wygląda na to, że jednak jakaś zaistniała sytuacja, że jesteście w potrzebie finansowej, tak? Brakuje tych pieniędzy, jesteście zrozpaczeni, nie wiecie, co z tym zrobić. I po prostu jakaś strata tutaj jest, tak? No 5 denarów to jest brak pieniędzy, tak? Być może jakiś komornik, może też być strata pracy, no, tak jak mówię, mandat, zguba portfela, torebki. Coś, co jakieś niekorzystne inwestycje, tak, gdzie straciliśmy, być może źle ulokowaliśmy nasze pieniądze. Mogą być straty w firmie, tak, mogą być straty na giełdzie, jak gramy. No po prostu dzień niekorzystny, jeżeli chodzi o finanse. We wtorek jesteśmy już bardzo zmęczeni tą sytuacją, ale nadal walczymy. Jesteśmy już bardziej ostrożni, mniej ufamy, obserwujemy otoczenie, odgradzamy się od tego otoczenia, tak? Nie pozwalamy za bardzo ingerować w swoją przestrzeń osobistą. Dziewięć buław mówi o izolacji, o braku zaufania, ale też o czujności i wyczekiwaniu na właściwy moment, tak? O jakich przeszkodach, które nagle tutaj w naszym życiu po prostu wyrosły przed nami niespodziewanie i tak naprawdę no, blokują nam dalszą drogę rozwoju. Musicie to przeczekać, musicie jeszcze się zastanowić i bardzo bądźcie uważni i ostrożni, tak? Nie każdemu ufajcie. Po prostu brońcie swojego zdania, swoich wartości, brońcie no,
swojego stanowiska być może, tak? W środę 5 mieczy. Znowu trudna energia. Może dojść do jakiejś ostrej wymiany zdań, tak? Może być to informacja, że ktoś będzie chciał nas wykorzystać, nieładnie potraktować, tak? Dlatego bądźcie czujni i ostrożni, bo być może ktoś chce od Was właśnie jakieś pieniądze wyłudzić albo po prostu no, naciągnąć Was na coś, dlatego będzie ta strata, tak? Może być też taka sytuacja, że jesteście w potrzebie finansowej i zaufacie tutaj nieodpowiednim ludziom, tak? I oni Was tutaj w jakiś sposób oszukają, będziecie tą stroną pokrzywdzoną, tą poszkodowaną. Teraz widać tę kartę. 5 mieczy. Dobrze. To jest karta wykorzystywania, tak jak już powiedziałam, jakiejś manipulacji. No ktoś Wam bije sztylet w plecy. Będziecie bardzo rozczarowani tą sytuacją. To mogą być też jakieś kłamstwa, oszustwa, ale ogólnie planowanie jakiegoś no, niecnego planu, tak? Planowanie niecnego planu, Boże, co ja mówię. Na jakieś nieczyste myśli. Ktoś tutaj nie gra fair play, tak? Ktoś nie jest wobec nas uczciwy, ktoś wobec Was może być tutaj taki właśnie no, po trupach do celu, tak? Czyli nie będzie zważał na Was, że Wam zrobi krzywdę, tylko będzie szedł po swoje. Więc uważajcie tutaj na taką osobę. W czwartek już jakaś radość, już jakiś bezpieczny dom rodzinny, cztery buławy, czyli to jest karta stabilizacji. Coś już, cała ta sytuacja się ustabilizuje po tych piątkach, tak? Jakieś trudne sprawy są za Wami, jakieś konfrontacje, jakieś być może trudne rozmowy, bo piątka mieczy to też są trudne rozmowy, czasami jakieś awantury, czasami coś trzeba sobie powiedzieć z prostowoczy, coś wykrzyczeć, nawet jak to jest bolesna jakaś prawda, tak? I w czwartek mamy już spokój, tak? Wyciszenie, cztery buławy, czyli stabilizacja w naszym życiu. Ogólnie cztery buławy jest to karta radości, tak? Rodziny, małżeństwa, takiej stałości. Budujemy coś o stałych, solidnych fundamentach, tak? Coś pozytywnego, coś Waszego. To są też jakieś uroczystości rodzinne, więc być może tutaj będziecie zaproszeni. W środku tygodnia jakieś imieniny, urodziny, ale raczej bym obstawiała tutaj na taki spokój. Taka cisza domowa, to bezpieczne domowe ognisko, taki Wasz azyl, schronienie. No, dobrze się czujecie w swoim domu, tak? Możecie tutaj no, liczyć na współmałżonka, na rodzinę, tak? Bo ona jest taka mocna, solidna i zawsze możecie się podeprzeć tutaj na tych osobach. W piątek szóstka kielichów, czyli dzień, tak jak karta pokazuje, spędzicie w gronie przyjaciół, dobrych przyjaciół, takich, z którymi tutaj znacie się od starych, dobrych czasów, dawnych lat, być może ze szkoły, być może z jakiejś wakacji, jakaś dawna praca, coś tutaj Was łączy, być może stare podwórko w domu rodzinnym, tam gdzie się wychowywaliście. Wspominanie, rozpamiętywanie, radowanie się w takim radosnym, beztroskim będziecie nastroju jak dzieci, które myślą tylko o zabawie, nie mają takich trosk, jakimi zmagają się ich rodzice na co dzień, tak? Więc taka tutaj troszeczkę ulga emocjonalna, takie rozpamiętywanie, wspominanie starych, dobrych czasów. No i sobotę kolejne tutaj widzę jakieś wstrząsy, no nagłe, nieoczekiwane wydarzenia. Coś tu runie, coś się zadzieje, coś może Was zaboleć. No jak to dotyczy bezpośrednio Was, no to jak naprawdę z tej wieży tutaj zlecicie, to możecie się troszeczkę mocno poturbować, tak? To jest jakiś wstrząs, to jest jakiś szok, to jest nagłe takie wydarzenie, którego się zupełnie nie spodziewacie, ale jednocześnie wieża jest uwolnieniem, tak? Od zła lub dobra. To mogą być kłopoty, ale jednocześnie może być to oczyszczenie, tak? Zrobienie takiego miejsca na nowe, na lepsze, tak? No te pioruny, te błyskawice wskazują na to, że już było
tak ciężka atmosfera, tak ciężkie powietrze, jak przed burzą nieraz latem. Jest taki upał, zaduch, że już po prostu nie mamy czym oddychać, już nawet marzymy, żeby zagrzmiało, żeby zaczęło padać, żeby wreszcie ten rześki taki zefir, ta bryza nas ochłodziła, nas w jakiś sposób orzeźwiła, tak? Tak samo jest z tą wieżą tutaj. Już taka jest zagęszczona, gęsta, ciężka atmosfera w waszym życiu, że musi coś gruchnąć, żeby po prostu oczyścić to wszystko. I na tym dopiero możecie budować coś pozytywnego. No wieża to mówi też o takim nagłym jakimś rozpadzie czegoś, tak? To mogą być nagłe zmiany, jakieś nagłe decyzje, jakiś szok, jakaś trudna decyzja. No to może być też strata, tak? Ale może też być to awaria w domu. Uważajcie na gniazdka elektryczne, na sieć elektryczną, tak, na kuchenkę gazową czy tam indukcyjną, nie wiem co macie, żeby jakaś rura nie pękła, bo to są też wszelkie awarie w domu, tak, w mieszkaniu, w domku jednorodzinnym. Więc ci z Państwa, którzy tutaj no, nie mają jakichś takich nieoczekiwanych wydarzeń, czy to w pracy, czy to w życiu osobistym, być może będzie jakaś głupota, taka usterka właśnie w domu, tak, że no... Szykujecie się na seans wieczorny, żeby obejrzeć dobry film, a tu bach, wyłączyli prąd i nie ma go na całym osiedlu, tak? No na przykład jest niespodziewany, jest szok. Więc to mówię, nie wszystko takie bardzo tragiczne i złe w stosunku do wieży, chociaż wieża no, jest mocną energią. To jest takie łupnięcie, to jest takie tąpnięcie, że po prostu no, człowiek jest w szoku i nie dowierza, że taka rzecz, taka sytuacja mogła się zadziać. To jest coś nagłego, niespodziewanego i mocnego, no jak po prostu piorun, jak grom. Dobrze, w niedzielę musicie się uzbroić w cierpliwość, jakieś oczekiwanie, jakaś sprawa, być może jakaś decyzja, coś w Was dojrzewa, być może tutaj po tej właśnie nieoczekiwanej jakiejś wiadomości, jakimś zdarzeniu. Jesteście cierpliwi, cierpliwie czekacie, co to dalej z tego będzie, tak? Co to dalej się z tego tutaj rozwinie. Patrzę, jakby tą lampkę tu najlepiej wziąć. O, może tak. O, teraz widać tą niewiastę. Tak, ona po prostu już zrobiła tymi grabiami w ogrodzie co trzeba. I teraz czeka efektów swojej pracy. Czeka, aż te roślinki dojrzeją, zakwitną, wydadzą owoce, tak? Owoce mojej pracy. Cierpliwie czekam na owoce mojej pracy. Na to, żeby te zbiory były obfite i one będą obfite, tylko musicie troszeczkę poczekać, bo to będzie taka nagroda za Waszą cierpliwość, za całe serce, cały Wasz wysiłek, cały wkład pracy, który włożyliście właśnie w to zadanie. No i cóż, kochani. W tle mamy dziesiątkę mieczy, dalej mamy widzę koło fortuny, czyli zmiany się szykują. Słuchajcie, gorzej już być nie może. To, co po prostu się stało, no to się nie odstanie, tak? Pamiętajcie, że jest to karta bramy, dziesiątka. Teraz będzie tylko lepiej. Pomalutku będziecie wstawać tutaj z tej ziemi, z tej podłogi. Te rany po tych mieczach mogą jeszcze boleć, tak? Ale Wy pomalutku dojdziecie do siebie, będziecie się kurować, będziecie po prostu leczyć rany po jakiejś stracie, no po jakichś nagłych, nieoczekiwanych zmianach w Waszym życiu, tak? Coś tutaj się zadzieje takiego, na co nie jesteście przygotowani. I cały taki tydzień będzie ciężki, tak? Być może będzie tutaj te dwa dni, że odetchniecie tutaj, być może to coś dotyczy właśnie tej osoby tutaj z przeszłości, ale nie macie żadnej karty dworskiej, mówiącej o osobie jakiejś, tak? Czyli jakieś to są wydarzenia takie, no, w Waszym życiu bardziej, może praca, może jakieś sprawy osobiste. Nie ma tu konkretnie osoby, przez którą by to było wszystko spowodowane, chyba że no, z poprzedniego tygodnia ciągnie się energia. Ale kochani, nie martwcie się, bo to jest tylko na ten tydzień, ponieważ praktycznie to nie macie w ogóle, tylko wieża z arkanem wielkim, ale wieża to ona wpada i koniec, nie ma. Huk jeden i to się dalej nie przeciąga. Więc ja myślę, że po prostu ta wieża zostawi taki...
taką energię jeszcze przeciągnie na następny tydzień, ale tylko to, co po niej będziecie budować na jej miejscu, tak? I dlatego jest ta cierpliwość na oczekiwanie na owoce, na rezultaty moich starań. Być może Wy tą wieżą zadziałaliście tutaj, Wy podjęliście jakąś nagłą decyzję i to czy nie jest w szoku, tak? Wy tutaj postanowiliście, że jest koniec, zrywam, niszczę coś, tak? I teraz cierpliwie czekacie, co dalej. No dobrze, zobaczymy jeszcze kartę radę, więc nie martwcie się tym, bo to mówię, to będzie tylko miało aspekt na ten tydzień, może troszeczkę na przyszły, ale to już jest koniec. Kończycie dziesiątką, czy te wszystkie męki, trudy jakieś tutaj, co Was jakieś tutaj no, sprawy tak przygnębiły, to jest tylko chwilowe. To jest tylko chwilowe. Poproszę kartę radę dla zodiakalnych baranów na ten tydzień. Trzy miecze. Kochani, ja tą kartę widzę tak. Unieruchomcie na razie swoje serce. Nie kierujcie się emocjami, tylko faktami i obiektywnym, chłodnym poglądem na sprawę, czyli myślcie. Myślcie i wyciągajcie wnioski, nie kierujcie się sercem, bo źle na tym wyjdziecie, tak? Jak będziecie się litować, będziecie miłosierni dla tej osoby, która takie zamieszanie jakieś to wprowadziła albo sytuacji, to będzie się dalej ciągło i nadal nie będzie rozwiązane. Musicie na razie swoje serce włożyć do zamrażarki albo unieruchomić je tymi mieczami, i po prostu przeanalizować trzeźwym, jasnym umysłem, przemyśleć wszystko i dojść do jakiejś, podjąć jakąś decyzję, tak? Dojść do jakiegoś no, konsensusu. Tak to widzę. Po prostu nie kierujcie się emocjami, tylko logiką. Myślcie, analizujcie, oceniajcie fakty. I obiektywnie patrzcie na sprawę, tak? Bo serce wiadomo, nie sługa, tak? Ale później może Wam się to odbić czekawką, więc wszystko dobrze przekalkulujcie, przeanalizujcie, nie włączając w to emocji. I karta może mówić jeszcze o tym, żebyście po prostu nie czuli się źle przez to wszystko, co się zadzieje, tak? Nie mieli wyrzutów sumienia, nie dręczyli się, no tak jak mówię, wyłączyli zupełnie emocje i uczucia, tak? Po prostu chłodnym, takim obiektywnym poglądem na całą sprawę podeszli do tego taką analizą logiki. Dobrze, jeszcze jaka jest afirmacja dla Was? Tak, masz prawo. Mam prawo do wolności. Mogę myśleć o cudownych rzeczach. Wykraczam poza ograniczenia przeszłości i osiągam wolność. Widzicie? I mi się wydaje, że ta wieża jest tutaj tą wolnością. Ta twarda decyzja, bez emocji, tylko mądra, przemyślana, wyważona, i kierująca się faktami, tak? Wykraczam poza ograniczenia przeszłości i osiągam wolność. Staję się dokładnie tym, kim mam być. Widzicie, kochani? Więc no nie wiem, co tu się u Was w życiu dzieje teraz, jakiś szacher-macher, jakieś zawirowania, ale rada jest taka, przestańcie podchodzić do sprawy emocjonalnie, litować się i kierować się sercem, tylko myślcie. Żebyście się nie obudzili z ręką w nocniku, tak? Żeby ktoś Was nie wykorzystał, nie zmanipulował, nie okradł. Bądźcie ostrożni, brońcie swojego domu, swojej przestrzeni osobistej, tak? I być może pożegnajcie kogoś z Waszej przeszłości. A dalej cierpliwie czekajcie, co Wam los chce zaoferować. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. No przepraszam Was, że takie ciężkie karty, no ale ja mówię, no to
To nie polega na tym, żeby tu każdy miał rewelacyjne czytanie i żeby, nie wiem, było 200 łapek w górę. Możecie nawet dawać te w dół, no jeżeli i takie macie tutaj odczucia, ale no to nie jest moja wina. No karty coś wam tu chciały pokazać, tak? I po prostu, no jest ciężki tydzień, ale myślę, że wy jesteście silne, więc dacie sobie radę. Dobrze, kochani, życzę cudownego tygodnia. Mam nadzieję, że to nie ze wszystkimi rezonuje. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. A jeżeli jest faktycznie jakaś trudna sytuacja teraz w waszym życiu, to pamiętajcie, żeby ufać tylko sobie, myśleć i nie dać się zmanipulować, nie dać się brać na litość, tak? Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 25 do 31 marca bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Nie ze wszystkimi z Państwa będzie rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam potasowane. I już patrzymy, co tam u naszych lwiątek na ten tydzień ciekawego karty chcą przekazać. Poniedziałek. Papież, wtorek, cesarz, o władza, 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 ale się dwóch jegomości dobrało, środa, rydwan, kolejne wielkie arkana, no pięknie. Mocne karty macie. Czwartek. Pustelnik. Piątek. Sąd ostateczny. No nie. Sobota. Siła. Nie, tak jeszcze nie miałam, że są arkana. I niedziela. Świat. Ho, ho, ho. Kochani, a w tle dwa kielichy. No macie mocne czytanie. Mocne jak na lwa przystało, kochani. W tle ślub, bratnia dusza, wielka miłość, przyjaźń. Bardzo fajnie. Kochani, początek tygodnia. Karta papieża. No, będziecie mieli tutaj jakąś rozmowę, być może z zodiakalnym bykiem, a być może nie. Osoba duchowna, osoba o wielkiej wiedzy, bardzo szanowana, na wysokim stanowisku, ale właśnie takiej hierarchii tutaj, czy kościelnej, czy właśnie jakiejś wspólnoty takiej uduchowionej. Co jeszcze? Osoba niezwykle mądra, cierpliwa, dobra, doskonały doradca, może to być mentor, nauczyciel jak najbardziej. Co jeszcze? Arcykapłan jest to doskonały dyplomata, doradca. Osoba niezwykle spokojna, osoba, której możemy się zwierzyć. Być może to jakiś psycholog, być może to jakaś osoba, do której możemy przyjść ze swoimi zranionymi uczuciami, z chorą duszą, tak? Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy szczerej rozmowy, potrzebujemy się komuś wyżalić, porozmawiać, żeby ktoś nas pocieszył, żeby ktoś nakierował nasze myśli na dobrą drogę, tak? Żeby dał nam kierunkowskaz w naszym życiu, w którą drogę i jak powinniśmy pójść. Więc to jest taka osoba. Dopasujecie już do swojej sytuacji życiowej, ale na pewno dobry doradca. Osoba no, na wysokiej takiej pozycji społecznej, jeżeli właśnie chodzi o te sprawy takie duchowe. Ale może to też być wasz ojciec, to może być zapowiedź wesela, ślubu. To może być opieka boska, sił wyższych, tak? Takie wsparcie, że w tym dniu
Nic złego na pewno Wam się nie wydarzy. Więc kapłan jest to karta taka bardzo uduchowiona, która leczy nasze zranione uczucia, naszą duszę. We wtorek karta cesarza. Znowu też osoba na wysokim takim stanowisku, też władza, urząd, autorytet, asertywność, zodiakalny baran. No, to jest ktoś o wysokim takim statucie społecznym. To może być jakiś urzędnik, ale może być to Wasz przełożony, może być to współmałżonek, ktoś, kto zdaje sobie sprawę ze swojej siły, ze swojej władzy, ze swojego majątku, dóbr, jakie posiada. Ta osoba ma wygodne życie, tak? Doskonałą pracę, doskonałe zarobki, bardzo duży majątek, ma uznanie wśród ludzi. No, cesarz jest to też bardzo mądra osoba, tak? Tylko taka władcza, czasami despota, czasami tyran. Co jeszcze o cesarzu? Jest na pewno odpowiedzialny, kompetentny, silna osobowość, tak? Stanowcza. Panuje, jest bezkompromisowy, bardzo stanowczy, ale sprawiedliwy, tak? Umie zarządzać zespołem, więc być może będziecie tutaj mieli do czynienia z jakimś urzędnikiem. No, mnie to wygląda, jakbyście na przykład w jeden dzień załatwiali ślub kościelny, a w następnym ślub cywilny. Może być, może być. Jakieś sprawy tutaj mogą być urzędowe z jakimiś tutaj osobami na wysokich stanowiskach, ewentualnie, to mówię, wy piastujecie to stanowisko albo to Wasz szef, partner, jakaś osoba tutaj o mocnej pozycji społecznej i zdająca sobie sprawę doskonale z tego, tak? W środę mamy rydwan, czyli karta sukcesu. Karta Waszej determinacji, karta wzięcia spraw w swoje ręce. Zawozicie się do upragnionego celu, karta triumfu, karta osiągnięcia sukcesu w jakiejś sprawie. To są też podróże, to są wyjazdy, przemieszczanie się, tak? Podróżowanie. Szybko działamy. Co jeszcze? Będziecie mieć kontrolę nad wszystkimi sprawami w tym dniu, które musicie pozałatwiać. Odniesiecie w tym zwycięstwo. Karta szybkości, ale też karta właśnie panowania nad sytuacją, tak? Wy wiecie, do czego dążycie, tak? Wy wiecie, czego chcecie i po prostu robicie to. Jedziecie po swój sukces. Czyli sprawy tutaj jakoś ruszą bardzo do przodu. I teraz tak, w czwartek mamy kartę pustelnika, czyli karta mówiąca o tym, że coś musicie dogłębnie przemyśleć, coś musicie sami w sobie dojrzeć do jakiejś decyzji. Musicie wszystko dokładnie przeanalizować, żeby to było mądre, żeby to było to, czego naprawdę chcecie, tak? Musicie znaleźć swoją drogę życiową, czy faktycznie ten Wasz wybór, ta Wasza decyzja to jest to, do czego dążyliście, czego tak naprawdę chcecie, tak? Czyli to są mądre decyzje, wybory, zastanawianie się. To jest też ukrywanie przed światem jakiejś tajemnicy. Jeżeli na przykład macie już jakiś pomysł, jakieś oświecenie w Was jest, to na razie nie chwalcie się przed innymi. To jest karta zodiakalnej panny, więc też ktoś taki może w tym dniu tutaj, że tak powiem, mieć z Wami do czynienia. Karta trzymania planów w sekrecie, tak? Karta doświadczeń życiowych. Troszeczkę wycofania się ze środowiska, ale tylko dlatego, żeby w samotności wszystko jeszcze raz dobrze przemyśleć i zastanowić się, czy ta droga, którą wybrałem, jest tą drogą, którą chcę podążać, tak? Mądra decyzja. Dobrze, teraz w piątek mamy sąd ostateczny, czyli przebudzenie, odrodzenie, zaczynamy coś od nowa. Karta mówi, że możemy czasami wracać do jakichś starych pomysłów. Jakaś stara praca, były partner. Ale to oczywiście nie dla wszystkich. Karta sądu mówi o jakichś nagłych, nieoczekiwanych zwrotach
w Waszym życiu, oczywiście na Waszą korzyść, tak? Karta oczyszczenia. Szybka zmiana sytuacji, tak? Wybawienie Wasze. Poprawa w Waszym życiu, uwolnienie się też od uzależnień, od choroby, taka rekonwalescencja, zaczynacie wszystko od nowa, budzicie się z jakiegoś letargu, budzicie się z takiego odrętwienia, z jakiegoś zastoju, ten anioł Was budzi, tak, tymi trąbami i zaczynacie działać, tak jakbyście się na nowo narodzili. W sobotę macie kartę siły, czyli jesteście odważni, jesteście tacy spokojni, wyważeni, umiejętnie podchodzicie do trudnych spraw, wiecie jak te sprawy okiełznać, macie w sobie spokój, taką determinację, silną bardzo wolę i doskonałe takie planowanie, tak? Wiecie, jak wszystko rozegrać, żeby po prostu osiągnąć swój cel. Jak sprytnie, to jest też karta sprytu, tak? To jest karta takiej umiejętności zapanowania nad czymś, tak? Przejmujemy kontrolę. Ona kontroluje to zwierzę, tak? Jest pewna tego lwa, że nie zrobi jej krzywdy, dlatego łasi się z nim jak z kociakiem. Bo kontroluje, dominuje nad sytuacją, tak? Bo ma taką silną pozycję tutaj. Dobrze. Czyli taki mocny dzień, silny, nic nie powinno też Was jakoś zdenerwować. Albo kontakt z zodiakalnym lwem. Macie bardzo mocne to czytanie. No tyle arkan wielkich, już tyle razy tą talię przecież tasowałam, tyle było rozkładów przed Wami. A tu taki arkan, ale widocznie tak musiało być. I teraz tak, kochani, w niedzielę nowy początek, jakiś sukces kolejny, zwieńczenie Waszych planów, marzeń, być może wyjazd za granicę, podróż, wycieczka zagraniczna, nowa praca, nowe możliwości, nowe życie. Karta Świat mówi o szczęśliwym końcu, tak? Zwieńczenie Waszego dzieła. Radość, szczęście, spełnienie Waszych marzeń, dopięliście wszystko na ostatni guzik, zakończyliście jakiś etap w Waszym życiu i teraz zaczynacie nowy, lepszy, tak? To jest nagroda za te Wasze dotychczasowe starania. Triumfujecie, tak? Ten wieniec laurowy należy się Wam, to jest wieniec zwycięstwa. Zaczynacie nowe, lepsze życie i to jest nagroda od losu, tak? Być może ślub, jak najbardziej, bo w tle macie kartę dwóch kielichów. Dwa kielichy. Miłość, przyjaźń, bratnia dusza, tak? Para, to jest para. Może to jest tą kamerą mojej kochanej. O, teraz ładnie widać, widzicie? Para. Wymieniacie się tutaj uczuciami, tak? Ofiarujecie sobie nawzajem kielich. Bardzo ładnie. Partnerstwo, zakochanie, porozumienie. Ofiarowanie komuś serca, emocji, tak? Uczucia. Więc kochani, no co niektórzy będą tutaj zawierać związek małżeński, tak? I później wyjeżdżacie gdzieś, podróż poślubną za granicę, też tak może być. Nowe życie, tak? Spełnienie Waszych marzeń. Tutaj się wszystko zaczyna, tak? Bardzo ładnie. Bardzo ładne czytanie. Zobaczymy jeszcze kartę Radę. Oczywiście dopasujcie to do siebie, bo nie każdy ma takie same życie. Ale myślę, że tutaj karty mają tyle znaczeń, że coś tam się do Was dopasuje. Proszę o radę ogólną dla zodiakalnych lwów na ten tydzień. Trzy buławy. Idźcie w to. Coś zaplanowaliście, jakieś kroki podjęliście, wyruszacie w jakąś podróż, być może podróż nowego życia, być może podróż gdzieś, wyjazd jakiś zagraniczny, tak? Idźcie za tym. Coś rozpoczęliście, kontynuujcie to. I teraz po prostu czekajcie, aż zawiezie to Was na szczyt. To może być jakiś początek jakiegoś biznesu, też nowej pracy, podróży. Raczej wydaje mi się, że to jakiś wyjazd przed Wami. Coś już zaplanowaliście i teraz oczekujecie pozytywnych rezultatów. Więc karta mówi, żebyście dalej cierpliwie czekali, wytrwali i szli za ciosem, jak to się mówi, tak? Jeszcze poproszę o afirmację. Jestem w dobrych rękach. To tylko zmiana. No tak, zobaczcie, spakowane walizki. Jaka jest zmiana w Waszym życiu, ale jaka szczęśliwa zmiana.
Nawet samolot mamy, czyli faktycznie jakiś wyjazd może być zagraniczny. Wszelkie mosty przekraczam radośnie i bez trudu. Wszystko, co stare, zmienia się w cudowne nowe doświadczenia. Moje życie staje się coraz lepsze. Widzicie, kochani? Czyli jakaś poważna zmiana w Waszym życiu na lepsze i być może właśnie wyjedziecie gdzieś razem ze swoim partnerem bądź partnerką. No dobrze, moi kochani, to by było tyle na ten tydzień. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie swój znak ascendentalny, może tam będą jakieś dodatkowe informacje. A tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam, życzę udanego tygodnia, spełnienia wszystkich marzeń. Zapraszam na kolejne czytania i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce i zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 25 do 31 marca bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam potasowane. Już patrzymy, co tam u naszych strzelcy ciekawego w tym tygodniu się wydarzy. Poniedziałek. Cztery miecze. Wtorek. Koło fortuny. Środa. Trzy denary. Czwartek. Dwa kielichy. Piątek. As pucharów. Ale ładny tydzień macie, kochani. Pięknie. Sobota. Paź buław. I niedziela. Trzy kielichy. Super. Piękny tydzień. W tle czytania mamy królową mieczy. Proszę uprzejmie. Rycerza mieczy. Ciągle mylę tą kartę z królową, ale tylko dlatego, że ten rycerz ma tutaj piersi, biust i no kobieta to kobieta. Ale przecież rycerzem też może być kobieta, prawda? No dobra, zaczynamy, kochani. Poniedziałek. No poniedziałek, kochani, taki troszeczkę zgon. Czyżbyście poprzedniego dnia zabalowali jakiś odpoczynek? Nie, śmieję się, kochani. Cztery miecze. Odpoczywacie, tak? Być może musicie się wyspać porządnie, być może jakaś infekcja, teraz przesilenie takie wiosenne, te temperatury naprawdę skaczą. No w niedzielę było pięknie, cieplutko. Byłam na długim spacerze z mężem i z naszym psiaczkiem, więc było fantastycznie, bardzo, bardzo tak cieplutko, miło. A już dzisiaj taka brzydka pogoda, tak? Więc no... Skacze ta temperatura raz w jedną, raz w drugą stronę, dlatego być może jakaś infekcja, jakieś zmęczenie, coś Was tutaj rozłożyło, tak? No cztery miecze ogólnie mówi o odpoczynku. Regenerujemy ciało, regenerujemy umysł, relaksujemy się, zbieramy energię na nowe działania na kolejny dzień, tak? Jesteśmy troszkę w ukryciu, siedzimy w domu, nie wychodzimy, po prostu wypoczywamy, odsypiamy coś, tak? Być może jakaś ciężka praca była, jakiś ciężki dzień, więc po prostu dochodzimy do siebie. Karta odpoczynku, karta relaksu, doprowadzenia się do takiego no, użytku, że tak powiem. We wtorek fajna karta koło fortuny, jakieś zmiany, jakieś sprawy ruszą do przodu, coś zacznie się dziać szybko, nagle, niespodziewanie. To jest karta bardzo taka szczęśliwa, czy o finanse, czy na jakieś zrządzenie losu, tak? Fortuna kołem się toczy, więc jakieś tutaj miłe niespodzianki mogą być dla Was przyszykowane, mogą być niespodziewane pieniądze, może być jakaś oferta pracy, jeżeli takiej szukacie. Coś szczęśliwego dla Was, koło fortuny, karta zmiany losu, tak? Biegu wydarzeń.
nowy cykl jakiś się rozpoczyna, tak? Może to być jakieś szczęście nawet w grach losowych, więc zaryzykujcie. We wtorek lot, to jest duży lotek tak zwany. W środę mamy 3 denary, czyli jakiś kontrakt, jakaś umowa, jakaś oferta pracy. Przyjmujemy jakieś zlecenie, dogadaliśmy się z kimś i po prostu skupiamy się na wykonaniu zlecenia. To może być też informacja o jakimś nowym projekcie, właśnie podpisaniu umowy, zdanym egzaminie, tak? Tak jak tutaj widać tą kobietę, tą rzeźbę. Być może ten artysta tutaj zdawał jakiś egzamin, tak? Oczywiście nie dla wszystkich. No to jest takie koncentrowanie się nad przyjętym projektem, po prostu realizujemy, zobowiązaliśmy się, że to wykonamy i realizujemy, tak? Czyli praca, za którą będzie dobre wynagrodzenie, dobre pieniądze. Szkolenie swojego fachu, swoich umiejętności, podnoszenie swoich kwalifikacji też tak może być. W czwartek piękna karta, bardzo ją lubię, karta dwóch kielichów. Ci z Państwa, którzy są w związku, czy to partnerskim, czy małżeńskim, bardzo miło spędzicie ten dzień ze swoim ukochanym bądź ukochaną. Karta takiego spokoju emocjonalnego, będziecie szczęśliwi, będziecie zaspokojeni, obsypywani komplementami, będziecie kochani, będziecie kochać i będziecie czuć się kochani, tak? Czyli piękna emocja, piękna energia. Ci z Państwa, którzy są samotni, jest szansa poznać tutaj kogoś, no, kto być może stanie się Waszym partnerem na długo, długo, bądź nawet na stałe, tak? Dwójka kielichów mówi o tym, że spotkaliśmy parę, bratnią duszę, kogoś nam przeznaczonego, tak? Kogoś, kto rozumie nas w każdym calu, tak? Kto wie, jak z nami rozmawiać, wie, jak z nami postępować, wie, jak sprawić, żebyśmy się czuli pewnie, bezpiecznie, żebyśmy się czuli kochani, tak? Więc tutaj, no, ci, którzy są samotni, rozglądajcie się, bo naprawdę będzie tutaj ktoś Wam chciał ofiarować ten kielich. No i kochani, co jest w piątek? No, wielkie love, wielka miłość, as pucharów, prawdziwa miłość, prawdziwe uczucie, pełnia szczęścia emocjonalnego, tak? Czyli jednak ta strzała amora Was tutaj dosięgnie. Naprawdę będziecie zakochani. To może zaczęło się od jakiejś przyjaźni, ale to może być też, no, nagłe jakieś takie zauroczenie, tak? Kogoś poznacie i po prostu buch, zakochacie się. To jest wielkie uczucie, wielka miłość, początki zakochania, początki związku, spełnienie życiowe i emocjonalne, taki spokój, że wreszcie żeśmy znaleźli to, co nas uszczęśliwia. Dobrze. W sobotę paść buław. No, paść buław, nowy romans, nowy flirt, nowe jakieś działanie. To jest osoba z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, młoda osoba, ale raczej ja bym to przypisała do Waszej energii, tak? Czyli zaczynacie działać, zaczynacie flirtować, romansować, tak jakbyście jednak podjęli decyzję, że wchodzicie w ten związek, jednak zaryzykujecie i zaczynacie coś pomalutku, tak? Było zauroczenie, było to takie wow, a teraz no wdrażacie to w życie i zaczynacie się spotykać, zaczynacie flirtować, przebywać ze sobą, tak? Paść to jest też karta takiej kreatywności, nowych właśnie, zawierania nowych znajomości, więc jak najbardziej tutaj w sobotę możecie, no, fajnie spędzić z kimś dzień, tak? W niedzielę karta trzech pucharów, karta ucztowania, świętowania, zabawy w doborowym, fajnym towarzystwie z ludźmi, z którymi dobrze się czujecie, z takimi Waszymi przyjaciółmi, na których zawsze możecie polegać, liczyć. No, może coś będziecie świętować, może jakieś tutaj zaręczyny, może właśnie z tą osobą nowo poznaną dobrze się tutaj będziecie bawić. No, to jest coś, świętowanie czegoś. Wielka radość, tak? Z jakiejś tutaj sytuacji, więc jak najbardziej tutaj, no, gratuluję, bo fajny bardzo tydzień przed Wami. W tle czytania macie kartę rycerza mieczy, czyli jakieś dobre wiadomości, coś bardzo szybko do Was biegnie, albo to jest ta osoba z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, też tak może być po 30 roku życia. Ogólnie dobre wiadomości bardzo szybko nadejdą, uważajcie tylko na jakieś takie utarczki, ostre rozmowy, bo to jest też karta mówiąca, że rycerz mieczy to jest bardzo pewna siebie osoba, bardzo inteligentna, ale bardzo też taka gwałtowna i czasami nie umie panować nad sobą, na tym, co powie, nie umie panować nad emocjami, więc tutaj uważajcie troszeczkę na tą taką chaotyczną energię,
ale to może po prostu oznaczać, że będziecie pewni siebie i będziecie po prostu szybko osiągali swój cel, tak? Wy tutaj na tym koniu mkniecie osiągnąć swój cel. Pędzicie do celu, jak to się mówi. Dobrze, piękne czytanie macie, strzelce. Życzę Wam, żeby się to wszystko spełniło tutaj. A teraz jeszcze zobaczę kartę rady, taką ogólną dla Was na ten tydzień. Proszę o kartę rady ogólną dla zodiakalnych strzelców. Skupcie się na pracy, tak? Albo nad pracy nad sobą, albo na pracy, no po prostu tym projektem tutaj, który przyjęliście. Albo może to też tak być, że jest to praca, którą kochacie, lubicie robić to, co robicie, tak? Jest to praca z pasją. Dlatego skupcie się na pracy, skupcie się na pieniądzach, bo praktycznie miłość macie w zasięgu ręki, więc tutaj uczucia są zabezpieczone. Koncentracja, dopracowywanie czegoś. Może też ostrzegać, żebyście zbytnio nie pochłaniali swojej uwagi pracy, tak? No to już musicie dopasować do siebie, ale ogólnie karta radzi, żeby skupić się na tym, co robicie, żeby zrobić to dokładnie. Teraz poprosimy afirmację dla naszych strzelcy. Chcę przestać walczyć. No, wyzymujesz. O. Pozwalam innym doświadczyć tego, co jest im potrzebne. Bez przeszkód mogę tworzyć to, co ma dla mnie znaczenie. Widzicie? Praca twórcza, tworzycie coś, więc idźcie za tym. I nie walczcie, tak? Może sami ze sobą. Kochani, życzę wspaniałego tygodnia, żeby wszystko Wam się udało tak, jak sobie zaplanujecie. Sprawdźcie jeszcze swój ascendent, może tam będą jakieś dodatkowe informacje. A tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam do kolejnych filmików i do usłyszenia, kochani.